położyłem się, przepraszam, z kapitanem Austrii w jeden, Michaelem Wagnerem, że przy meczu międzypaństwowym Polska-Austria, który odbywał się, znaczy inaczej, Austria-Polska, który odbywał się w Wiedniu na stadionie Hapela, kto wygra? Przegrany miał śpiewać przed całą drużyną hymn danego kraju, więc wygraliśmy wtedy 2-1 czy 3-1, więc przyszedłem dumny do szatni. No i ten biedny Michi Wagner musiał przed całą drużyną z jednej strony nauczyć się języka polskiego, no i śpiewał ten hymn. Kaleczył strasznie, ale mimo wszystko zabawy troszeczkę było, to tak na szybko.